We wtorek egzaminy rozpoczęło około 347 tysięcy ósmoklasistów w całej Polsce, z czego 690 z powiatu koneckiego. Dzisiaj uczniowie klas ósmych rozwiązywali arkusze z matematyki. Zapytaliśmy, jak im poszło. Jesteśmy po egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Powiedz mi, jak oceniasz jego trudność? Moim zdaniem był dosyć prosty. Nie wiem, teraz matematykę pisałem. No i było dobrze. Jak ci poszło? Mi dobrze poszło. Zrobiłem wszystko, bynajmniej teraz. Z polskiego ostatnio było trochę ciężej, ale byłem przygotowany. Pamiętasz jakieś zadania, które sprawiły ci dzisiaj trudność? Z tej matematyki to ja raczej nic takiego dać nie mogą zbytnio trudnego. Zaskoczyć nas nie mogą, bo to jest materiał jakiś stały, tak? To jak w przypadku polskiego to mogli dać cokolwiek, jakąkolwiek lekturę, to tutaj takiego zaskoczenia nie było. Jak oceniasz swoje procenty po egzaminie? A nie wiem, 75, tak strzelam, taka 3/4. Powiedz mi, miałeś więcej czasu na przygotowania w tym roku. Czy według ciebie to dobrze? Cieszę się, że miałam taką możliwość, choć na pewno jest trudniej, gdy właśnie siedzieć w domu, bo nie ma motywacji takiej. No i wiadomo, jakiejś korepetycji też nie ma i przez to jest ciężej. Co po podstawówce? Co po podstawówce? Ja liceum wybieram. Które? Drugie. Myślę, że nie był jakiś bardzo ciężki. Na pewno był łatwiejszy niż egzamin próbny. A jak wam poszło? Obstawiam tak między 80 a 90%. Ja tak około 70-80. Pamiętacie może jakieś zadania, które sprawiły wam trudność, problemy? Myślę, że nie sprawiło mi żadne zadanie problemu. No mi tak samo w sumie. Okej, miałyście więcej czasu w tym roku na przygotowania. Czy według was to dobrze? Dobrze wykorzystałyście ten czas? Myślę, że było trochę więcej czasu na naukę. Jednak trochę po drodze zapomnieliśmy tych rzeczy, trzeba było sobie przypomnieć. No myślę, że było więcej tego czasu. Jakie teraz plany po podstawówce? Ja bym chciała iść do pierwszego lub drugiego liceum na biochem. Ja również, albo matwis, do drugiego ELO, albo do pierwszego na biochem. Nie było aż tak źle. Wiemy, że nie jest... Na pewno trudniej było z polskiego, według mnie. No wszystkich próbnych było o wiele ciężej. Ja jestem zawiedziony, bo na koniec testu dowiedziałem się, że jeszcze są zadania zamknięte. Okej, a jak wam poszło? Ocenię, że poszło mi dobrze. Stawiam coś około 80-90%. Mi podobnie poszło. Ja nie wiem, czego się spodziewać. Pamiętacie może jakieś zadanie, może jakieś zapadło wam pamięć, wyjątkowo trudne? Jedno mi zapadło, ponieważ zapomniałem wzoru, czy na objętość ostrosłupa jeszcze trzeba podzielić przez dwa wzorze. Mi tak samo, kompletnie zapomniałem objętość ostrosłupa. Ja absolutnie nie pamiętam żadnego zadania. Okej, a powiedzcie, w tym roku mieliście więcej czasu na przygotowanie. Czy według was to dobrze, że mieliście ten dodatkowy ponad miesiąc? Myślę, że tak. Mieliśmy więcej czasu, żeby się uspokoić na pewno. Więcej czasu zawsze jest dobrze. A ja przez ten czas się nie uczyłem. Okej, i teraz co po podstawówce? Technikum informatyczne. Do którego pójdziesz? Do ekonomika. Ja też się wybieram do ekonomika. Wszyscy idziemy do tej samej szkoły. Tylko ja z Batkiem na inny profil niż Szymon. Tak. Myślę, że dobrze. Pamiętasz może jakieś zadania? Sprawiły ci jakieś trudności? No, najtrudniejsze dla mnie było zadanie 18. Co było w tym zadaniu? Było, że kupiono prezenty na jakąś tam imprezę. I było, że 2/3 tych to książki, a jedna trzecia to e-booki. I e-booków było 8 mniej niż książek. Okej, a zadania otwarte czy zamknięte były w tym roku prostsze? Dla mnie cała reszta była prosta, oprócz tego właśnie zadania 18. Cała reszta była prosta, czyli jak oceniasz swój wynik? Myślę, że 70-80%. A jak wpłynęło na twoje przygotowania epidemia? W sensie miałeś więcej czasu na przygotowanie. Czy to dla ciebie lepiej, czy gorzej? Moim zdaniem to gorzej, bo jednak nie chodziliśmy do szkoły i te przygotowania, gdy czegoś nie zrozumieliśmy, nie miał nam kto tego wytłumaczyć. Powiedz mi, a co teraz po podstawówce? Mam nadzieję, że liceum. Które? Bierzesz? Stary.
No, nie jestem w stanie powiedzieć. Czuję się, jakbym po prostu pisał zwykły test. Było według ciebie trudne? No, według mnie było takie średnie. W sensie nie jestem w stanie powiedzieć. Pamiętasz może jakieś zadania, które sprawiły ci wyjątkowe problemy? Było jedno takie zadanie z ostrosłupem takim, że trzeba było obliczyć. Nie, zapomniałem wzór, jak trzeba obliczać. Jak oceniasz swój wynik procentowy? Nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że poszło mi średnio. A powiedz mi, miałeś więcej czasu na przygotowania, czy według ciebie to lepiej, czy gorzej? No miałem sporo czasu na przygotowanie, bo wiadomo, siedziałem w książkach trochę, ale no dużo się zapomniało. Stres wszystko po prostu zepsuł. Okej, co teraz po podstawówce? Do jakiej szkoły? Myślałem nad ZDZ-em pójść do szkoły. Okej. Ale nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć na co. Jeszcze się zastanawiam. Jesteśmy po egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Powiedzcie, jak oceniacie jego trudność? Moim zdaniem był dosyć trudny. No, myślę, że poszło mi tak średnio. Tak. Trudny był, strasznie. Ja bym powiedziała, że tak średnio. Myślę, że zadania otwarte były dość proste. Można było je rozwinąć na logiki, natomiast zamknięte mnie trochę przeraziły. A wam jak poszło? No, tak jak mówiłam, nie za dobrze. Średnio. No, całkiem nieźle. Pamiętacie jakieś zadania, które sprawiły wam wyjątkowe problemy może? Zdecydowanie ostatnie było z obliczeniem ostrosłupa. Objętości ostrosłupa, a tak. Geometria przestrzenia to nie jest nasz konik. Czyli to było według was najtrudniejsze. Tak, zdecydowanie. Okej, okay, a powiedzcie mi, miałyście więcej czasu na przygotowania w związku z epidemią, czy według was to dobrze? Uważam, że to jest pewien minus, ponieważ no, tak jakby wyszliśmy z tego toku ciągłego uczenia się, też pozapominaliśmy niektóre rzeczy, które nauczyciele stale nam przypominali. No i uważam, że to był jednak minus. No jakaś część materiału nie była z nami przerobiona przez panią od matematyki. My mieliśmy z tym większe trudności. Tak myślę, że to jednak wyszło nam na minus. Dla mnie to jakieś wielkie różnicy nie było, czy pisaliśmy to w kwietniu, czy teraz to pisaliśmy. Jak oceniacie swoje wyniki procentowe? Oziu, nie jestem w stanie powiedzieć, ale myślę, że z 50%, coś takiego. Nie mam pojęcia. 70? Wiem, tak coś koło 70? 70 para. I co po podstawówce teraz? Myślę, że pójdę do starego, ale profilu jeszcze nie mam takiego wybranego. Ja również idę do starego, gdzie to nie wiem. Też obstawiam stary Biolchem. Nie były z moim zdaniem trudne, no większość było łatwiejszych rzeczy takich. A tobie jak poszło, jak oceniasz swój wynik procentowy? No między podejrzewam 50-60% gdzieś jest dobrze. Pamiętasz może jakieś zadania, które zapadły ci w pamięć, które sprawiły ci problemy? Nie. Okej, okay, a powiedz mi, miałeś miesiąc więcej czasu na przygotowania, czy według ciebie to dobrze? Według mnie tak, bo można było więcej rzeczy po prostu utrwalić. No, lepiej pewnie poszedł egzamin. I co teraz po podstawówce? No, szkoła średnia. No, myślę, że stary ogólniak. No, łatwiutki, ja to bez problemu. Łatwo. No, można powiedzieć, no był, w zasadzie nie był najcięższy, ale też najłatwiejszy tak samo nie był. Ja z matematyki ogólnie za dobry nie jestem, więc mi sprawił trochę trudności. Ale no nie wiem, zobaczymy jak wyjdzie. Jak oceniacie swój wynik procentowy? Jak wam poszło? 80-90%. No, jakoś tak 70-80, no. Jakby było powyżej 50, to bym się cieszył. A pamiętacie może jakieś zadania, które sprawiły wam wyjątkowe problemy? Na pewno zadania otwarte. Tak, otwarte, to najbardziej, najcięższe były. Zadanie z ostrosłupem chyba było najgorsze, ale... Co trzeba było w tym zadaniu zrobić? Nie wiem, dużo... Był ostrosłup, więc zostawiłem to. Okej, okay. Mieliście więcej czasu na przygotowania się w tym roku. Jak to na was wpłynęło? No, dla mnie nie było różnicy, jaki termin był pisania, no, jakoś się nauczyłem i jakoś poszło. No, bardzo pomogło, bo dużo więcej czasu, no to dużo więcej nauki i lepsze wyniki, no. No, czasu może więcej, ale według mnie i tak w szkole jakoś lepiej by się to powtórzyło niż tak w domu na te egzaminy.
A co teraz po podstawówce? Jakie plany? Ja do technikum idę, na technik pezów samochodowych, na Staszico. Liceum tutaj na sportowej, matematyczno-fizyczny kierunek. Liceum stary. W związku ze specjalnymi wytycznymi sanitarnymi spowodowanymi epidemią koronawirusa uczniowie musieli siedzieć w odpowiednich odstępach od siebie, a maski zasłaniające usta i nos mogli zdjąć dopiero, kiedy zajęli miejsce przy biurku. Absolwenci podstawówek wyniki poznają do końca lipca. W powiecie koneckim do sprawdzianu przystąpiło 690 uczniów. Najwięcej w gminie Końskie, 292, a najmniej w gminie Ruda Maleniecka, 21. Ósmoklasistom został do napisania już tylko egzamin z języka obcego nowożytnego. Wśród uczniów z całej Polski znacznie będzie przeważać język angielski.